Trenerze, pierwszy sparing za nami i tak naprawdę pierwsze dni zgrupowania. Także jakby trener podsumował ten pierwszy mecz z Lechią Gdańsk. No, kończymy go zwycięstwem. Pytanie, czy możemy być zadowoleni, czy trener jest zadowolony po tym spotkaniu? Zadowolony jestem, że daliśmy radę rozegrać te 4x30 i nie było poważnych jakichś problemów zdrowotnych, bo to było bardzo istotne dla nas, bo jesteśmy w takiej fazie, gdzie ta objętość treningowa jest duża i o to najbardziej się martwiłem. Dodatkowo chcieliśmy przećwiczyć trochę inną organizację gry. To się udało i dlatego ten sparing traktuję jako sparing bardzo pozytywny. Że nie było jeszcze okazji porozmawiać tak naprawdę na początku tych przygotowań. Chciałem zapytać, jak trener ocenia ogólnie stan drużyny i stan fizyczny, taki też zdrowotny, stan kadrowy. Wrócili teraz już na zgrupowanie piłkarze, którzy byli na zgrupowaniach reprezentacji. Czy to też jakoś bardzo trenerowi psuje tutaj plany, że zawodników trzeba było jakby troszeczkę dać im jeszcze więcej czasu i nie są od początku? Czy to nie jest żaden problem i ta drużyna wygląda dobrze, trener zdaniem? Oczywiście, że jest problem i to duży, bo zawodnicy byli na reprezentacji, nie odpoczęli, ale też zróżnicowana ją ilość minut i meczów grali, dlatego dzisiaj Gutek nie grał na przykład. Dodatkowo mamy trochę takich zaszłościowych jeszcze problemów zdrowotnych, bo jeszcze nie doszedł do pełni zdrowia Andrzej Niewulis, Marcin Cebula, Tomasz Petraszek też z kadry przyjechał z kontuzją, dzisiaj go nie było, Długosz też ma uraz, więc najważniejsze, tak jak mówię, dla nas było, żeby zagrać na dobrej intensywności i bez kontuzji tak się stało. Dziękuję, trenerze. Dzięki.